30 tysięcy na plusie, tak? Czy ty to... co? Kacper, nie chuja, tego nie kupuje! Dobra, tak, 30 tysięcy, tak, tak. No, nie uwzględniłeś jeszcze tych, które są już w polu, bo to są w magazynach. Nie uwzględniłeś tych, które już kurwa dawno są rozebrane. 90 lotniskowców pod Gdynią. Na pod Gdynią. Że lotniskowców nie ma, a ten kurwa lotniskowców ma. Co za gość? Znaczy, dwa uboty są, w Wiśle, nie? No ale nie, nie w Mendegans. Bez Mendegans nie ma. Aha, no to tak. 50. A te trzy uboty w Wiśle, nie? To kiedy one zaatakują? Uboty w Wiśle? Wiśle. Pod Warszawą. Wiśle jest za ten. Za płytką. A te pod Warszawą tutaj? No, to kojarzę, Trzy uboty w Wiśle. Ale to był... Wy tą kurwa barkę pływającą ubotą nazywacie? No. Barka jest na górze, jako przykrywka mać. Barkę to ja będę wam śpiewał, jak kurwa będziecie to dać. Aha, rzecz. No, jak są te badania, nie? I dasz je i coś tam zbadasz, to później możesz to tworzyć, no? Tak, na przykład, bo to zależy, tak. Jak najedziesz, to masz te premie i tak dalej. Tutaj na przykład są czołgi. No, to wiem, gdzie. No, właśnie na spokojnie gramy razem, że teraz możesz sobie poklikać na spokojnie. Ty, no, gość jest zupełnie nieprzygotowany. To będzie bardzo szybka akcja, no, po prostu zostanie tak zmiażdżony, że... Ty, tutaj na czacie coś było. Tajne szyfry. No, bo jak się naciśnie na ciebie, to piszę tylko do ciebie. Mhm, no. Dobra, może coś trochę lotnictwa. No, mało mam. W Portugalii więcej wolframu musimy importować. Aut ciągle każe im pompki robić, to dodatkowo jeszcze osłabi. Morale. No, osłabsi. Czyli. Tak. Ty, w sumie my też powinniśmy pompki. Ja mojej tutaj, moim podkomendnym dam pompeczki. Tylko już na początku lutego przestaniemy, żeby to na pewno być gotowe. A ci się też wyskakuje na przykład te researche? No, to co badasz. No. No bo ogólnie tutaj mamy takie, jak wejdziesz w te rekrutacja i wystawienie. O, kolejny research. No, to jest. Co to się wystawiło, jakieś gówno mi tu? Gdzie? Ja nie, już załatwiam. Czekaj, ja tak... A już ty robisz research, widzę. No jedno tego, jednej rzeczy. No. Niesamowicie potrzebne. No tak, to potrwa, ale dobra. No to jak wejdziesz w te rekrutacja i wystawienie, to jest właśnie chyba z bardziej skomplikowanych rzeczy. No i produkcja w sumie też, ale to już tak. Rekrutacja i wystawienie, no i po prawej stronie są te template'y, czyli szablony, nie? Tak. No ja ogólnie usuwam te wszystkie, co są niepotrzebne. No kłócę to do rzeźni na mięso. Tak. No i jeden stworzyłem ten Wehrmacht szablon z trupią czaszką. I jak klikniesz edytuj, to ci się otwiera właśnie to projektowanie dywizji. To są bataliony i te kompanie wsparcia, nie? No i w necie są gotowe nawet template'y. Ja z neta biorę, nie? Ten obecny lepiej nie zdradzać autowi, bo może się przygotować na przykład, jak wie, że tam na przykład jakieś czołgi czy coś, to sobie jakieś antitanki zrobi. No, że sobie sam dodajesz, klikasz, tylko żeby to zatwierdzić, to musisz mieć te punkty doświadczenia na koniec, nie? To właśnie coś szkoląc się zdobywa się. A ja to... A tam gdzie na przykład jest ta łopata? O, właśnie, tak. A i jak tam jest plus, czyli tam można coś dodać, tak? Tak, dokładnie. Jeszcze można wsparcie jakieś, możemy przeciwlotnicze wsparcie dodać, ale zresearchować możemy też wsparcie logistyki, mając czołgi. A można tam na przykład czołgi dodać, nie? Do nich nie. Czołgi nie, to już normalnie, jak się kliknie na plus pod tymi chłopkami już w tych batalionach, bo to są kompanie wsparcia, a na prawo są takie bojowe bataliony. No i tam plusik i masz na przykład, no teraz nie mamy w ogóle czołgów chyba do dodania z tego co widzę. Nie no, jak nie mamy? Jeho? No. Musimy na nowej linii niejako dodać. Jako nowy batalion, bataliony pancerne są, czołgi ciężkie i czołgi lekkie możemy dodać. To zależy od researchu tego naszego. No ale ja z neta biorę te template'y, no bo to samemu, też można samemu, ale jak się wie na przykład coś tam, jaki jest przeciwnik. Dobra, teraz ci coś tutaj dam. Ty, luty. Też nie warto coś researchować, jeśli jest napisane, że technologia wyprzedza swój czas, bo wtedy są kary. No można, wiadomo, ale pytanie, czy w tym czasie nie można czegoś innego. Bro. O, w dup. A, dobra. No i jeszcze właśnie taka sprawa. Ty, który to? 8 marzec. Którego on nas atakuje? 31, za chwilę. A, dobrze. Otrzymałem depeszę twoją tajną. Tajna depesza. Nie wiem, czy to coś tam w ogóle atakosek. Dobrze, bardzo. Ty, ale no Polska jest w takim tyłku, że to jest koniec, nie? Po prostu... Wiadomość przeszła Enigmą. Co? Enigmą wysłana wiadomość. Tak, Enigmą, no zaszyfrowana. Ty, on zostanie po prostu zmiażdżony. Ale on chce tak być szybko zmiażdżony? Najwyżej zacznie grę innym państwom, nie?
Tylko kurde, może to blef, może on nam nie wypowie wojny. Ci ma choć krztę rozumu, to tak nie zrobi. To będzie jakieś miazga. Miałem przestać szkolić żołnierzy. Kurde, tak późno. Ty, wojna się zaczyna, dobra. Oby nie zaatakował. Ty no, aha, dobra, nie zaatakował jeszcze. Uzasadniony, już może nam wypowiedzieć wojnę w każdym momencie. Jesteśmy na jego łasce. Ale wtedy po prostu padnie jak trawa pod końskim kopytem. W 37 roku choćby był królem Hearts of Iron, to nie powstrzyma nam. O, nie będzie nas atakował. Wie, że to by było fatalne w skutkach. W tym momencie, może za 10, 20 lat, 30. Zmieniali z tymi doktrynami. Dobra, tygrysy przygotowane już grzeją tutaj. Silniki. Panzerkampfwagen Tery uruchom. No, blefował. Blef. Gambit. Żeby on tu komuchem się nie chciał stać też. 51% popularny. Na co on gra? Autorytaryzm. Ekonomię buduje niepotrzebnie. Czy dla nas buduje? Mieli później. Może poszedł zwrot na lewo. Wtedy by nas zjechał. Ty, pociągi też trzeba produkować? A no trzeba. Ty, no nie wiedziałem. Kurde. I ciężarówki, żeby mieć zaopatrzenie. Co? A no tak! Widzisz, gdy wy się zajmujecie napierdalaniem armii, która nawet nie ma zaopatrzenia, to ja tu buduję zaplecze. My się w Putina bawię. Tak. Właśnie, przyjedziecie kurwa do mnie tymi traktorami. Traktorami. Co? Nie, nic. O, ktoś na mnie celu zasadział. Zobaczymy. To będzie 200 dni trwało, ale przynajmniej w końcu do tego dojdzie. A, czyli mówisz, że za 200 dni te gówno wasze państwo przestanie istnieć? Pociąg cywilny, kurde, co to ma być? Ciężarówki też? Po co mi ciężarówki? Na rękach będą nosić. A ty, w sumie jak się włączy tą logistyczną mapę, to są pewne problemy u nas. Ten tryb mapy zaopatrzenie. To nie ma znaczenia akurat w starciu z takim przeciwnikiem, ale... ale gdyby to był silniejszy przeciwnik, to wtedy by miało... U mnie sposób. Już kurwa Pendolino jeździ, a u was gówno! Nie, to nie odegrę. Nie zrobił takiej różnicy. Wiadę was na pełnej kurwie Pendolino do Berlina. Do Berlina Pendolino. Ale próbuję się tym zająć. I było. Kurde, kiedyś to było proste. O co tu chodziło? Klikało się, wiedziało kiedyś, teraz ja nie wiem. A znowu się obróciło. Gdzieś pokazywało wąskie gardła. Aha, jest tutaj. Przytrzymaj shift, aby zobaczyć więcej informacji. A? O, koleje jakieś wprowadzili. Dobra, tam zaopatrzenie jest niepotrzebne. Logistyka. Co to się stanęło? Witajcie w Rzeszy. A, nie zawsze są biegli Niemcami. No, mamy ich jednostki też. Zmieniłem je na Wehrmacht, ale ty już sobie poprzedzielaj, jak chcesz, do nowego dowódcy. 5 armii może być pod twoim dowódcą, marszałkiem polnym. O, jeszcze fabryki mam, ale nie aż tyle. No czekaj, bo zaznaczam tych śledzi, nie? Aha. Aha, no, nieważne. No, i już jest, no. A to nie przydzieli do tego twojego? Nie. Tam pojadę? On jest na razie poza w ogóle tym przydziałem. Żeby przydzielić do tego większego, tego marszałka, to prawym przyciskiem na marszałka, mając wybraną tą armię, nie? I wtedy się pod twojego podczepi, twojego klugę. Dokładnie tak. Jak tam wasz wschodni front zabezpieczony? Wyśmienicie. Mówisz? Nigdy nie było lepiej. Aha, właśnie, tutaj widzisz, bo dałeś, żeby te 12 dywizji na całym froncie się rozdzieliło, nie? Żeby przydzielić te dywizje do tego rozkazu ogólnego, to trzymasz kontrol i klikasz na tą strzałeczkę, nie? Na tą strzałkę, co idzie do Warszawy, na tą linię ataku, albo na linię frontu daną. Trzymając kontrol i lewy przycisk. Za dużo słów do niego wypowiedziałeś, już no, mi się mózg zdarzy. To jest, żeby dodać do danego rozkazu obecnego tego. Co? Nad nim masz myszkę. Chyba już dodane, nie wiem. Zobacz. No, że klikasz na swoją armię, tylko tą 12 dywizji, trzymam kontrol, klikam lewym, pyk. O, i teraz się oni przydzielili. A tamten można skasować, no. Ale ciekawi mnie, co ten alt ma w rękawie, jakie asy, bo ja tu nie widzę żadnych kart w ogóle, co dopiero asów. I żeby on się na mnie on nam się zdesantuje na Berlin i się skończy zabawa jakimiś wojskami powierzchno-desantowymi. Nie ja, tylko moi koledzy. Co?
Kogo ty masz za kolegów? Nie ma takiego bicia. Nie wiem, nie wiem. O kurde. Polska uzyskała gwarancję od Wielkiej Brytanii, jak się najedzie na dyplomację. Gwarancja niepodległości. Czyli będzie wojna tak jak to historycznie, nie? Że nie zajęliśmy Czechosłowacji. Z Czechosłowacem też się dogaduje, także spokojnie. A teraz kliknąłeś gości dyplomatów. Nie, już wcześniej. Aha, no. Tylko, teraz... A nieważne, nie będę ci tłumaczył, nie twój interes. Kurde, podstęp. Dobra, ja się... Zajmę się kwestią Francji i jego wyimaginowanych sojuszników niby. Ona jest taka ryba złowiona, jeszcze się rzuca, nie? No, no to prawda, co mi w tajnej depeszy wysłałeś. Tajne depesze. No, to prawda, ale co on planuje? Jest nieprzewidywalny, nie? 20 grudnia możemy wypowiadać mu wojnę. Ma gwarancję od Wielkiej Brytanii, czyli kierunek francuski trzeba by zabezpieczyć. Cholera. To komunistyczna partia wam rośnie. Ciekawe dlaczego. Nie wiem. To nic nie da. U nas nie ma miejsca dla komunistów. Widzę, że tam w Polsce kto nie jest komunistą, ten jest winny. Adolf Hitler speaks against Poland. O, za bandyta. Patrzcie na chuja. A wy byście jak zwykle tego Polskę atakowali. Nie macie innych państw do pobicia? No, bandyci? Chcielibyśmy, ale ty jesteś bardzo niebezpieczny. Jesteś nieprzewidywalny. Ja nic wam nie robię, a wy jak zwykle cele na wojenne. Jak je już podbić? Chcemy tylko Unię stworzyć. No właśnie. Chuj mam w dupę. Ja wam nic nie robię, a ci na mnie cel dają. Co za gnoje. Pomówienie. Kurwa na pomówienie. Mam pewne problemy z zaopatrzeniem, ale nas nie interesuje. To pozmieniali to zaopatrzenie. O właśnie. Cholera. Francja i Wielka Brytania ogłaszają sojusz, nie? Może ten plejtał o nazwie Gestapo? Gestapo. Tablon o nazwie Gestapo. To będzie do utrzymywania porządku na zdobytej Rzeczpospolitej. No, zostanie niechybnie zdobyte. Niech niedługo. Kurde, za mało. Znowu Niemcy pokazują swoją prawdziwą twarz, są niepodległe państwo atakować. które nic im nie przeszkadza. Jak zwykle. Bandyckie państwo. Trzeba zwracać uwagę na tą Czechosłowację, żeby oni się tutaj nie przyłączyli, ale chyba nie. Widzisz, jaki realizuje cel narodowy? No. Ano widzę. Ty nie widzisz. Może mieć maksymalnie 79 dywizji. Widzisz, ile my mamy na teatrze tam jest. Mhm. Wiadomo, zależy, on może mieć jakieś, kurde, masę batalionów. Nie wiadomo co. Czekaj, właśnie tu można kliknąć, co on tu ma? Nie można. Co jest? Nic takiego. Po co było Wielką Rzeszę denerwować tym uzasadnianiem? Kasper zaraz będzie na ulicach Warszawy. Salutował, pierwsza parada będzie. Kasper już wybieraj garnitur. Garnitur, mundur. Ty no, po prostu sobie zmiażdżony. I zbudował nam logistykę, słyszałeś, że długo budował, bardzo dobrze. No to brakuje ciągu. Rzeczywiście. No coś o tych ciężarówkach, nie wiem co on gada. Aha, rzeczywiście, ciężarówki z zaopatrzeniem. Obecne wykorzystanie zero. Widocznie w czasie walk będą wykorzystywane. Nie, zawsze są wykorzystywane. Obecne wykorzystanie mam zero, nie? No, bo nie masz ich przypisanych. Co? To mu nie pomoże, że wie więcej niż my. Wiesz. Jakbym jakieś mędy nie chciały zaatakować, to może bym pomógł. Zamiast na jakieś rozmowy pokojowe, to ci jak zwykle, kurwa, grożą tylko. Jeszcze, słuchaj, zaraz otrzymasz propozycję, jeśli się zgodzisz. A, Gdańsk by się chciało, takiego wała! Słuchaj, jeśli się zgodzisz, to... Nie ma Gdańska! My nie chcemy cię atakować. Prawda, Kasper? Wszyscy... Kto mówił o jakiejś wojnie, prawda? No. To jest specjalna operacja... Operacja wojskowa. Tak, w celach humanitarnych. My chcemy naszą ludność tylko, żeby nie cierpiała z rąk faszystów. Znaczy, my sami jesteśmy, ale... Komunistów, o, komunistów. Zawsze się znajdzie powód. Czekaj. Nie, to nie to, to mam w dupie. O, szybko pauza. No i co teraz? Dobra. Co, będziecie mnie atakować? Takie zasmędy! To złodziej. Dlaczego? Tak, no nie chciał Gdańska oddać. I co? No halo, halo! Co z tego, że nie chciał Gdańska? Gdańsk, przecież nie może, Gdańsk jest wolny, nie widzicie? Gdańsk na czerwono jest i to oni za siebie decydują, nie ja. To do nich idźcie, kurde, się pytać. Jaki sytuacja?
Jest nawet wolne miasto Gdańsk, no to jak ja mogę za nich decydować, czy was od... czy będziecie w Niemczech, czy nie? No jak ja mogę decydować, gościu? Widzisz, widzisz jak się boi. Jak powiem tam tyle, jak pogadacie z Gdańskiem, no to się wtedy zastanawia, tak to ja no, nie mogę za nich decydować. I co Kasper? Jak zdecyduję za nich, no to co? No to halo, to tak nie da rady. Co Kasper, historyczna decyzja, czy atakujemy, czy nie? Czy zostawiamy go w spokoju? Ja tak samo, ty, ja wy Quaipedy wzięliście? No. A, ty mi się nie pokazało, no, że wzięliście. Wiedzisz, Quaipedy zapytaliście się właścicieli, właściciele odpowiedzieli, a Gdańsk tu czerwony, jakieś wolne jest, to ja nie mogę za nie mówić. No, no i co Kasper, atakujemy go? Czy ja dajemy mu żyć? Co? Ja nic nie wiem, nie. Czekaj. Bo co on chce właściwie robić? Co on tam sobie robi? No ja sobie grzecznie żyję, kurde, pendolino tutaj robię, a wy jak zwykle. Wszystko rozpieprzyć chcecie! Ty! Kto to kliknął? No je. To ty kliknąłeś, Kasper? A skąd? Czyli ty. No dobra, wbijamy na niego. Co za bandyckie państwo! Bandyci! Kasper wywołał wojnę światową. Może i padnę, ale za to wam Brytania na dupę wiedzie. Zobaczymy, co on przygotowywał dla nas. Nic. Nie, serio? Nic. No bo co? Ja nic nie przygotowałem, tak sobie kurwa grzecznie gram. On pewnie robi zarąbisę tam mikro, jakiś management. Nie, nic nie robię. A, tylko takie, ale to. Alianci do frakcji. Bandyci znowu. Bandyci! Oj, suda laguje. Ja zatrzymam chwilę, bo nic nie mogę zrobić. Chwila, bo tutaj jak zwykle się coś zjebało. Trzeba uważać na tych aliantów, bo zasypią nas ulotkami. No jak widzisz, widzisz sytuację moich oddziałów na granicy francuskiej. Ani nawet nie próbowali się atakować. Dobrzy sojusznicy to jest podstawa. Widzisz co zrobiłeś, grę kurwa zlagowałeś tym swoim głupim atakiem. Nawany się jesteś. Będą na mniejszyć kurde te fabryki. Italiańcy. O cholera. O kurwa. Italiańcy trzeba pomóc też, bo oni kurde, oni tam zaraz przedupią. Zwykle nic te Brytole kurwa nie pomogą. A powiem, że kompletnie inaczej się gra kurwa bez tego wiersika na Polsce, bo zdecydowanie łatwiej wtedy jest. O. Tutaj tak naprawdę nie masz nic do roboty na Polsce. Nie ma, nieważne co zrobisz, to i tak wpierw dostaniesz, bo tu żadnych praktycznie dobrych celi na lodowie ma. No tak, mi się nigdy nie udało obronić Polską. Chyba, że dołączyłem do kogoś. No bo tak naprawdę nic tu nie ma, nic nie może zrobić. No. Nic. A na tym nowym drzewku to przynajmniej jakikolwiek ma szansę, a tutaj kupa totalna. To się stanęło. Pewnie... Soviet Union declared war on Soviet Union. Co? Przewrót? Ale jaja ty. Związek Republik Radzieckich. O, za debile. Na Trocki! Ty, oni nam weszli do Niemiec. O, skapitulowałem. No nie. No i moje pendolino, chuja moja.